Jest czwartek, 7 grudnia 2023 roku. Jestem Porannik 24, Robert Rybiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was w dniu, w którym toczą się możliwe dyskusje na temat tego, co jest procedowane w Sejmie. Chodzi o ceny energii na przyszły rok. Ustawa, która była zaproponowana przez obecnie jeszcze funkcjonujący rząd, czyli zamrożenie cen na poziomie obecnym do końca przyszłego, czyli 2024 roku, została odrzucona. Procedowana jest propozycja koalicji stworzonej przez Platformę Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, czyli żeby te ceny zamrozić na pół roku, a potem nie wiadomo. Pojawiła się też informacja, że to zamrożenie ma nie obejmować przedsiębiorców. Tutaj jest bardzo dużo niejasności. Gazety rozpisują się na temat tego, w jaki sposób będzie funkcjonować państwo polskie w przyszłym roku i czy to nie jest przypadkiem prezent dla konkurencji właśnie z Niemiec, która przy wysokich cenach prądu u polskich przedsiębiorców będzie mogła z tego korzystać, no bo ceny w Polsce będą musiały być wyższe. No właśnie, dodatkowo jest kwestia związana z wiatrakami. Tutaj dzisiaj gwiazdą medialną są posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to oni stanowią część tak zwanej trzeciej drogi. Mówi się o tym, że to jest w tej chwili Siemensstrasse, czyli grupa, która chce wesprzeć niemieckiego przedsiębiorcę, który produkuje wiatraki, to właściwie nie przedsiębiorca, tylko gigantyczny koncern, który te wiatraki stawia i który w Polsce w przypadku uruchomienia tej ustawy te wiatraki będzie budować. I tutaj właśnie na działaczach PSL-u skupia się dziś dyskusja wokół tego, co właśnie ma się dziać w tym zakresie, bo z jednej strony polski chłop broni ziemi, a z drugiej strony mamy informację, że będzie dopuszczalna właśnie delokalizacja gospodarstw, które będą przeszkadzały w budowie farm wiatrowych, czyli tak zwane rugi pruskie, to się nazywało kiedyś, teraz się to nazywa praworządność, bo dyskusja wskazuje na to, niektórzy prawnicy mówią, no to jest gdzieś tam prawem może dopuszczane, ale przecież nie będzie to stosowane, no bo przecież, no jak to można sobie wyobrazić, że takie prawo ktoś zastosuje. Proszę Państwa, nie można być naiwnym. Jeżeli prawo będzie zapisane i będzie obowiązywać, to prawnicy będą forsować między innymi tego typu rozwiązania, jak rugowanie rolników z pól. Czy taka bezwzględność i takie zdecydowanie jest możliwe? Tak, proszę Państwa. My od kilku lat prezentujemy proces powstawania trzech wiatraków w miejscowości Kotowiecko. Jeżeli Państwo sobie wejdziecie na stronę patriot24.net/Kotowiecko, to zobaczycie Państwo, jak w tym rejonie w Wielkopolsce firma Siemens buduje wiatraki. Ja pokrótce powiem, jak to wyglądało. Otóż starosta powiatu Ostrów Wielkopolski bezprawnie wydał pozwolenie na budowę, ponieważ w świetle prawa to wojewoda powinien decydować o tym, gdzie te wiatraki będą mogły powstać. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę. Starosta przekroczył swoje uprawnienia, wydał pozwolenie na budowę. Ruszyła cała machina budowlana. Były protesty, te protesty były odrzucane. Starosta Paweł Rajski ukrywał dokumenty, okłamywał na spotkaniach. Te wszystkie relacje są u nas właśnie na patriot24.net/Kotowiecko. Twierdził, że wszystko jest zgodnie z prawem, a nie było zgodnie z prawem. I kiedy nagle zaginął dziennik budowy, który miał być sfałszowany, gdzie miały być antydatowane wpisy, kiedy zostały złożone zawiadomienia do prokuratury, do wszelkich instytucji nadzoru budowlanego, okazało się, że te instytucje są bezradne, bo te nielegalne wiatraki zaczynają powstawać. Przyjechała na miejsce ekipa
Siemensa, nie ogroziła to terenu, prowadziła prace budowlane, które nie były zgłoszone, nie były zarejestrowane. Myśmy wezwali inspektora pracy. On stwierdził, że tego dnia prace nie są prowadzone. Myśmy to również zgłosili do wszelkich możliwych instytucji. Sprawa ugrzęzła gdzieś tam w prokuraturze rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim. Trochę się toczy, trochę się nie toczy. Sprawy były umarzane, wiatraki powstały. Ale proszę Państwa, czy miejscowi rolnicy, czy miejscowy samorząd czerpie jakiekolwiek korzyści z tego prądu, który jest tam produkowany? Nie, proszę Państwa. My próbowaliśmy dowiedzieć się, czy mogą być wprowadzone zapisy, które na przykład, nie wiem, 10% z tych wiatraków będzie na przykład wykorzystywane lokalnie, nie wiem, na ośrodek pomocy społecznej, na przedszkole, na szkołę, na żłobek i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Nie ma takiej możliwości. Ten cały prąd, który został wdrożony w system energetyczny, to zewnętrzny, o ile dobrze pamiętam, to był chyba Tauron, to pojawiła się informacja, że w ogóle idzie na zachód, ta energia jest sprzedawana gdzieś dalej. Jeżeli chodzi o korzyści lokalne, wręcz przeciwnie, proszę Państwa. Tam opisujemy, że ci, którzy budowali te wiatraki, zniszczyli jeszcze drogę gminną i nie zapłacili za to. Burmistrz Nowych Skalmierzyc musiał złożyć zawiadomienie też o popełnieniu tutaj przestępstwa. Zostały zatrzymane, zablokowane jakieś tam środki, a które jednak nie wystarczają na remont tej drogi. Czyli wiatraki powstały, a gmina absolutnie nie tylko nie skorzystała, ale wręcz straciła na tej inwestycji. I teraz, jeżeli działacze PSL-u dzisiaj mówią, że wieś skorzysta, nie, proszę Państwa, nie skorzysta. I działacze PSL-u dobrze o tym wiedzą. I w tym momencie jest lobbying, który jest na rzecz Siemensa i to jest absolutnie jedyny interes, który wiąże się z tą sytuacją. Oczywiście kamienie milowe i tak dalej, KPO, no to jakieś tam warunki biurokratyczne Brukseli, ale proszę Państwa, dzisiaj media też wskazują na to, że Hiszpanie mają ogromny problem, bo te stare wiatraki, które już się są zużyte, już zakończyły czas takiej swojej efektywnej pracy, to trzeba rozebrać i gdzieś zezłomować. A to wcale nie jest takie proste, bo materiał, z którego są wytworzone, nie pozwala na zwykły recykling i nagle okazuje się, że w Hiszpanii powstaje gigantyczne złomowisko już wiatraków, które zakończyły swoją pracę. A Siemens, proszę Państwa, zarobił i się tym nie interesuje. I to widać dokładnie na przykładzie tych materiałów, które prezentujemy z okręgu wsi Kotowiecko. Więc jeżeli mówimy o energetyce, to proszę Państwa, trzeba być realistami. Jeżeli ceny prądu skoczą w przyszłym roku, szczególnie dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy produkują nawozy, na przykład dla rolnictwa, i rolnicy odczują te podwyżki i odczują znów brak w swoich portfelach. Ludzie, którzy będą chcieli ogrzewać się prądem, bo to jest źródło energia ekologiczna, a nie będą mogli z tego skorzystać, będą palić w piecach, będą palić węglem, będą palić odpadami. I pytanie, czy funkcjonowanie w dziedzinie energetyki będzie polegało na tym, że Straż Miejska będzie zasilać swoje szeregi o kolejne tysiące funkcjonariuszy, którzy będą jeździć od domu do domu i wlepiać mandaty, których ludzie nie będą opłacać, bo ich po prostu nie będzie na to stać? Czy może w końcu zakończyć to szaleństwo i usiąść do stołu i w kręgu okrągłego stołu obecnego rządu i koalicji, która ten nowy rząd ma stworzyć, wypracować rozwiązania, które będą na rzecz polskiego obywatela, polskiego przedsiębiorcy, polskiego rolnika, a nie firmy Siemens, która we wsi Kotowiecko wybudowała wiatraki w zupełnej sprzeczności z polskim prawem. To oni nam wskazywali, ci Niemcy paluchami, tam zobaczycie sobie, że my mamy się wynosić, bo oni budują. Koniec z butą niemiecką, koniec z chamstwem. Jeżeli mamy być partnerami europejskimi, to na zdrowych europejskich, a nie jakichś
pruskich zasadach. Jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.